Jak Państwo widzą, jestem obecnie w Katedrze Lingwistyki Formalnej na Wydziale Neofilologii. Jestem w ogóle informatykiem i lingwistą, w tej chwili od lat bardziej lingwistą, a czysto formalnie to jestem matematyką. Kiedy ja kończyłem studia, dopiero był uruchamiany kierunek informatyka. Przez czas dłuższy pracowałem w Instytucie Maszyn Matematycznych, w Instytucie Informatyki. Przy czym to nie ja zmieniałem miejsce pracy, tylko Instytut zmieniał nazwę. I wydawało mi się pożyteczne przypomnieć tą starą nazwę, ponieważ komputery pojawiły się w Polsce jako narzędzia do obliczeń matematycznych. I to, że można je wykorzystywać do czegoś innego, nie było oczywiste. No, jeśli ktoś chciałby coś więcej się o mnie dowiedzieć, to zapraszam na stronę katedry. Więc te przykłady, o których będę mówił, to zaliczam do lingwistyki informatycznej. Ale co to jest lingwistyka informatyczna, to powiem znacznie później, co to jest moim zdaniem. I pierwszy przykład dotyczy słownika języka polskiego, zwanego potocznie słownikiem Doroszewskiego. Ja z pewnych względów dyplomatycznych wolę nazywać ten słownik słownikiem języka polskiego Polskiej Akademii Nauk. Poświęciłem temu słownikowi artykuł. Może się to otworzy, a nawet się otworzyło, nie wiem, jakieś tam dodatkowe atrakcje. Coś nam tutaj dodaje. Więc to jest opublikowany artykuł, który został skrócony na potrzeby publikacji. Znajduje się tam również wersja złożona do druku, znacznie obszerniejsza, i tą wersję złożoną do druku polecam. I o mały włos bym zapomniał powiedzieć, że te slajdy z tymi wszystkimi linkami będą dostępne już dzisiaj wieczorem w Bibliotece Katedry Lingwistyki Formalnej, w Bibliotece Cyfrowej. Na zakończenie adres przypomnę, a on się tu będzie dość często przewijał. I ten artykuł był materiałem pokonferencyjnym, po konferencji GLOSA z 2009 roku. I wykorzystam slajdy z tej konferencji. Dam radę zrobić jedną ręką. O, sięgnąłem, ale nie, troszeczkę coś tam się za dużo zrobiło. Słownik Doroszewskiego był publikowany przez 10, właściwie 11 lat w oszałamiającym tempie, jeden tom rocznie. Od 1958 roku do 1969 roku. No, było to monumentalne dzieło. Ja się z nim zetknąłem jeszcze w czasach szkolnych. Byłem pod wrażeniem tego dzieła. Ostatni tom wyszedł wtedy, jak kończyłem studia. I istotną, to co mnie intrygowało od samego początku, a jeszcze bardziej pociągało, kiedy zacząłem studiować ówczesną namiastkę informatyki, czyli poszedłem na sekcję metod numerycznych. Dygresja historyczna. Uniwersytet miał wtedy komputer GIR. Można w internecie znaleźć na temat tego ciekawego komputera prawie komplet informacji.
No, żeby załatwić kupno, to decyzje na szczeblu Komitetu Centralnego zapadały, co o tyle było ułatwione, że dyrektorem Instytutu był profesor Stanisław Turski, przedwojenny komunista, który nawet chyba okresowo bywał członkiem Komitetu Centralnego. No i proszę Państwa, to się wynajmowało ten komputer na czas zegarowy i godzina pracy tego komputera była równa miesięcznej pensji asystenta na uniwersytecie. Natomiast parametry tego pierwszego komputera z obecnej perspektywy są kompletnie humorystyczne. To było około 4 kila pamięci operacyjnej. Jeszcze kilkanaście kilo pamięci pomocniczej. No więc członkiem redakcji słownika był Jan Tokarski. Bardzo ciekawa postać, raczej niedoceniana za życia. I on chciał, żeby słownik zawierał opis form fleksyjnych. Jego koncepcja była taka, że w części ogólnej są wzory odmiany, a w części szczegółowej są odesłania do tych wzorów. Myśmy to z kolegami informatykami nazwali sobie żargonowo notacją Tokarskiego. Ona była stosowana również w innych słownikach, innych wydawców. Warto to podkreślić, że to było traktowane jako dobro wspólne, a nie własność konkretnego wydawnictwa czy konkretnej osoby. No i kiedy na seminarium pojawiła się możliwość, no trzeba było jakąś pracę seminaryjną wybrać, to ja sobie wybrałem właśnie odmianę czasowników według tych tabel ze słownika Doroszewskiego. Dla mnie to było zadanie absolutnie oczywiste, bo znałem słownik, jak mówiłem, jeszcze z czasów szkolnych, natomiast to wywołało pewną sensację. Zaproponowano mi właśnie przygotowanie artykułu na ten temat i ogólnie bardzo się to podobało wszystkim na wydziale, łącznie z ówczesną dziekan, profesor Rasiową, i w ten sposób powstał zespół, dołączyli koledzy informatycy. Mieliśmy też de facto magistrantów, choć formalnie nie mieliśmy uprawnień. Do historii przeszła pani Maria Franiarz, która otrzymała za zadanie dokładniejsze przeanalizowanie tej informacji o odmianie w słowniku. No i ona, nikogo nie pytając, zaczęła hasła ze słownika wypisywać na fiszki. Robiła to, wtedy Instytut mieścił się w Pałacu Kultury i Nauki. Na szóstym piętrze była czytelnia główna Polskiej Akademii Nauk, gdzie się zachodziło przeczytać prasę na przykład. No ja kiedyś zajrzałem i właśnie zobaczyłem, że ona siedzi i wypisuje fiszki. No i nie miało to wielkiego sensu, ale ona była gdzieś już przy szóstym tomie, więc żal mi było powiedzieć, że to nie ma sensu, no to powiedziałem, niech robi dalej. No i te fiszki potem się jednak do czegoś tam przydały. Zostały zniszczone jako kompletnie bezużyteczne dopiero kilka lat temu. I to był, można powiedzieć, mój jakby pierwszy kontakt ze słownikiem Doroszewskiego. Spotkałem się z nim ponownie znacznie później, kiedy zatrudniłem się na pół etatu w redakcji słowników języka polskiego w
wydawnictwa naukowego PWN jako specjalista do spraw informatyzacji i wtedy PWN postanowiło zrobić taki luksusowy przedruk słownika. Okazało się, że ten przedruk robi się tak, że się słownik skanuje i te skany się dopiero drukuje. No więc pomysł powstał, żeby te skany jakoś udostępnić. Pomysł się wykluł w rozmowie z fizykiem Mariuszem Olko, rozmowie w zasadzie na inny temat. Także do końca sam nie pamiętam, w jakiej części to był mój, w jakiej części jego. Natomiast dopiero teraz się sobie uświadomiłem, że byliśmy być może pionierami na skalę światową. Wtedy nie było jeszcze bibliotek cyfrowych, nie było zwyczaju udostępniania gołych skanów. I w PWN-ie były duże awantury, że nie można takich skanów pokazać, bo ludzie będą, że tak powiem, zgorszeni, że ludzie oczekują przeszukiwalnego tekstu. Poza tym, proszę Państwa, wtedy podstawowym komputerem było PCXT i w zasadzie do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy to będzie działać dostatecznie szybko. W każdym razie zostało zrobione coś, co nazwałem elektronicznym przedrukiem. Wskutek tego, że było ograniczenie poza finansowym, było ograniczenie czasowe, dyrekcja postanowiła, że to będzie dołączane gratis do ostatniego tomu tego luksusowego wydania. A że najpierw wiele miesięcy się dyrekcja zastanawiała, czy to robić, czy nie robić, więc w końcu było to robione w olbrzymim pośpiechu i pewnych rzeczy nie zrobiono po prostu dlatego, że nie było czasu. No tak wyglądał ten przykład hasła w słowniku. Hasła z suplementu z 11 tomu zostały dołączone. Czerwona kreska na marginesie nawiązuje do informatycznej konwencji oznaczania w ten sposób zmian w tekście. Jak się tam kliknęło, to się pokazywała errata. Ponieważ to były skany, to nie było lepszego pomysłu, co z tą, jak tą erratę prezentować. To właśnie chyba ta errata się... Tak, jest int, powinno być hint. No, menu różne pożyteczne funkcje dawało. Najbardziej ubolewaliśmy nad tym, że nie było części wstępnej, łącznie z rozwinięciem skrótów. No, z jednej strony to się brało z tego, że oficjalnie to miałby tylko dodatek do papierowego wydania. A z drugiej strony to właśnie nie było pewności, czy te wstępy się zmieszczą, bo to była jeszcze płyta CD, nie było jeszcze DVD wtedy. Więc jak się wyjaśniło, że części wstępne by się zmieściły, to nie było już czasu, żeby to dodać. No i w zasadzie myśleliśmy, że to pierwszy ruch w kierunku zrobienia porządnej digitalizacji słownika z tekstem przeszukiwalnym, ale tu się zaczęły schody. Początkowo to było Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Nie wiem, ile osób z Państwa kojarzy genezę Państwowego Wydawnictwa Naukowego. Geneza była niezbyt wesoła. Mianowicie zlikwidowano wszystkie wydawnictwa uczelniane po to, żeby lepiej cenzurować.
po prostu jak wszystkie publikacje naukowe drukowało Państwowe Wydawnictwo Naukowe, to tam można było zgromadzić kompetentnych cenzorów. Inaczej to by trafiało do jakichś przypadkowych cenzorów i mogliby coś przepuścić. No, potem zaczęto to prywatyzować w dużym pośpiechu, z dużym entuzjazmem. No i zdarzało się, że od czasu do czasu coś się sprywatyzowało za dużo. Ja śledziłem taką historię. W pewnym momencie przestałem, więc nie mam pełnej dokumentacji, ale prywatyzując polskie wydawnictwa normalizacyjne, niechcący sprywatyzowano wszystkie polskie normy. I potem to jakoś odkręcono. Właśnie takim kruczkiem, że uznano, że wydawnictwa nie były właścicielem tych norm i w związku z tym zgodnie z tą rzymską zasadą sprywatyzowanie wydawnictwa nie przenosiło własności norm. No pytanie, czy PWN właściwie rzeczywiście ma pełnię praw do tego słownika. Słownik zaczął powstawać w Państwowym Instytucie Wydawniczym. Pierwsze 4 tomy wydała Wiedza Powszechna. Dopiero resztę Państwowe Wydawnictwo Naukowe. I jeszcze jest taki aspekt, że prawo autorskie w Polsce od pewnego czasu wymaga jawnego określenia obszaru eksploatacji, którego dotyczy umowa wydawnicza. Kiedy z kolegami podpisywaliśmy umowę z angielskim wydawnictwem, to zostaliśmy zmuszeni do podpisania oświadczenia, które bardzo ładnie brzmiało po angielsku, ale niestety nie pamiętam na tyle, żeby powtórzyć, że się zgadzamy na reprodukcję, na wszystkie możliwe sposoby, łącznie z tymi, które jeszcze nie są znane. To w polskim prawie jest zakazane. No i taką hipotezę miałem, że jak ten słownik nawet przechodził z wydawnictwa do wydawnictwa, to cały czas była mowa o tekście drukowanym. Pytanie, czy do wersji elektronicznej wydawnictwo naukowe PWN, którekolwiek wydawnictwo nabyło prawa i z jakiego tytułu. No więc najprostszy pomysł to napisać do PWN-u. I zastrzegłem sobie w liście prawo cytowania odpowiedzi. Dostałem odpowiedź, że absolutnie nie mogę cytować tej odpowiedzi. W związku z tym pokazuję na slajdach tylko kopertę tej odpowiedzi. Myślę, że jednak mógłbym cytować, no ale nie bardzo chciałem. A tutaj troszeczkę może zaczynam chaotycznie mówić, ale historia jest dość skomplikowana. Mianowicie w pewnym momencie to miała być bezpłatna płyta, ale zaczęli sprzedawać. Nawet zaczęli zarabiać na tym pieniądze, ale po pewnym czasie im się znudziło i przestali sprzedawać. W związku z tym przestało to być w ogóle dostępne. No i był taki list otwarty do redakcji, podpisany, nie pamiętam przez ile osób, ale dużo osób, kilkadziesiąt, opublikowany i PWN odpowiedział w 2002 roku, że będzie udostępniony. I obietnicy praktycznie nie dotrzymał. I rzecz jest szczególnie irytująca, ponieważ pan Strojek, jeden z członków zespołu, który robił tą płytę, zainwestował czas i pieniądze i
znaczy właściwie czas zainwestował własny, zrobił program, który na testach bardzo dobrze konwertował słownik Doroszewskiego do postaci nadającej się do komputerowego przetwarzania. No i teraz PWN nie chciał mu zapłacić, bo nie był tym zainteresowany, a jednocześnie nikt inny nie mógł mu zapłacić, nie mając od PWN-u obietnicy, że wynik będzie dostępny na jakichś sensownych zasadach, bo nie bardzo widać, dlaczego jakieś osoby trzecie miałyby finansować rzeczy przynoszące korzyść PWN-owi. Nie mam tu zrzutu strony tytułowej, ale na miejscu autora zbiorowego figuruje zawsze Polska Akademia Nauk. Więc jeszcze jest tutaj zagadka, jakie są faktycznie prawa Polskiej Akademii Nauk do tego. Ale no właśnie, jeżeli sprawa pozostanie zostawiona swojemu losowi, to już w 2039 roku, jeżeli prawo autorskie się nie zmieni, będzie można z tego słownika swobodnie korzystać. Z tym, że to wymaga pewnych uzupełnień, mianowicie z okazji jakiejś rocznicy, już nie pamiętam czego, PWN postanowił udostępnić Doroszewskiego. Z tym, że to było dokładnie to, co było na płycie, plus te nieszczęsne wstępy. Więc przez pewien czas słownik Doroszewskiego pod tym adresem był dostępny w miarę przyzwoitej postaci, a jakieś 2 tygodnie temu zniknął. Więc jak się tu napisze jakieś hasło, to się dostanie między innymi hasło z Doroszewskiego, ale nie dostanie się wstępów, nie dostanie się rozwinięcia skrótów. No więc jest nieciekawie. Jeżeli ktoś chce obejrzeć oryginalne, zorientować się, jak ten słownik pierwotnie wyglądał, to może ściągnąć wersje demonstracyjne tej płyty, które za zgodą PWN-u mailową, mam nadzieję, że w razie czego to wystarczy, udostępniłem w katedrze. No i jest to szczególnie smutne na tle zwyczajów renomowanych wydawnictw. Więc napisaliśmy kiedyś z kolegą, znaczy koledzy napisali z moim niewielkim wkładem książkę Prologue for Programmers. I w momencie, kiedy ta książka się zestarzała, tak, że wydawnictwo nie było w stanie na niej nic zarabiać, wydawnictwo samo zwróciło się do nas, że rozwiązuje umowę i zwraca nam wszystkie prawa. No i w związku z tym tą książkę ze względów historycznych możemy spokojnie udostępniać w internecie i to nie tylko my zostaliśmy tak potraktowani, to jest znam więcej takich przypadków. Wydaje się, że to jest normalna praktyka przyzwoitych wydawnictw. Zapomniałem powiedzieć na wstępie, że ewentualne pytania najlepiej zadawać w trakcie. Teraz troszeczkę zmienię temat. Czy coś chcieliby Państwo o coś jeszcze zapytać w sprawie słownika Doroszewskiego, czy przejść dalej? To, volenti non fit in jura, jedno z nielicznych powiedzeń łacińskich, które opanowałem, czyli chcącemu nie dzieje się krzywda. Oczywiście
Można mieć pretensje do PWN-u, ale użytkownicy słownika są kompletnie pasywni. Nikt w żaden instytucjonalny sposób nie nawiązał do tej obietnicy PWN-u sprzed 12 lat udostępnienia słownika. Nikt nie wyraził zmartwienia tym, że słownik teraz został usunięty, a okazja była, bo ze 2 tygodnie temu zbierał się Komitet Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk i gdyby on podjął jakąś uchwałę, no to PWN by się chyba zastanowił trochę. No to teraz troszeczkę o morfologii. Morfologia to dla mnie termin obejmujący i odmianę wyrazów, czyli fleksję i słowotwórstwo, bo granice są nieostre i często konwencjonalne. No i kiedy zacząłem się właśnie zajmować językiem naturalnym z takiej informatycznej perspektywy, to okazało się, że terminologia językoznawcza jest bardzo nieprecyzyjna. No i zacząłem pisać różne artykuły na ten temat. I w zasadzie proces doprecyzowywania tej terminologii trwa do dzisiaj, choć jest ona już w dużym stopniu ustabilizowana. Mój wkład taki dosyć trwały to jest termin bezosobnik, który wymyśliłem w pracy magisterskiej. Dawniej się mówiło bezosobowa forma czasownika zakończona na no to, więc można było tak mówić, jak się to mówiło raz na miesiąc, czy raz w semestrze studentom. Jeżeli trzeba było mówić częściej, to oczywiście było to niewygodne. No i teraz Tokarski, wspomniany już wcześniej, w trakcie pracy nad słownikiem hobbystycznie robił notatki na temat przejścia w drugą stronę. W słowniku były tabele odmiany, a on się zastanawiał, jak od konkretnej formy, czyli interesowała go analiza. I ten rękopis w pewnym momencie przekazał, ja tutaj działałem jako taki katalizator, przekazał profesorowi Saloniemu, który się ze mną zgadzał, że to jest bardzo cenny materiał. I ten materiał po różnych etapach przetwarzania został rzeczywiście wykorzystany w praktyce. A przetwarzanie było trudne. W dawnych czasach były kłopoty z papierem. W związku z tym czasami Tokarski pisał długopisem na tak zwanej przebitce dwustronnie. Czy wszyscy wiedzą, co to była przebitka? Jak przez kalkę trzeba było wiele egzemplarzy pisać na maszynie, to taki cieniutki papier. No więc dwustronny zapis długopisem to trudny do odczytania. Potem uznaliśmy ten rękopis za taki zabytek, że jest zdeponowany w archiwum w Pałacu Staszica. Nie pamiętam, jak to archiwum się nazywa, ale w którymś z moich artykułów jest sygnatura, pod jaką on leży. No i z czasem to ewoluowało i doprowadziło do powstania słownika gramatycznego języka polskiego, który można sobie kupić w postaci płyty CD, ale jest też w wersji
dla komputera. To znaczy jest też w wersji takiej, że programy komputerowe mogą z niego korzystać na potrzeby jakiegoś bardziej zaawansowanego przetwarzania. No i to jest jeden z sygnałów, które jeszcze tutaj będę może miał okazję ponowić, że wynik lingwistyki informatycznej czy humanistyki cyfrowej to nie jest książka, to nie jest artykuł, to jest jakiś zasób elektroniczny. W związku z tym inne zasady przekazywania, przechowywania. No i teraz skąd te zasoby lingwistyczne brać? W czasach, kiedy właśnie ja zaczynałem się interesować tą problematyką, to przypominam, komputery w zasadzie były do obliczeń matematycznych. I trudno było sobie wyobrazić, że ktoś da pieniądze na zrobienie słownika specjalnie dla komputera. Natomiast wiadomo było, że te słowniki tak czy inaczej są robione i zresztą profesor Saloni, z którym współpracowaliśmy, miał niezrealizowane marzenie zrobienia właśnie dużego słownika. No może częściowo zrealizował w postaci słownika gramatycznego. I wtedy już pojawiał się skład komputerowy. Ale ten skład komputerowy początkowo był wykorzystywany do tekstów łatwych, do składu gazetowego, więc uważałem, że należy przechwycić właśnie dane ze składu komputerowego, ale potrzebujemy system taki, który zapewni jakość zgodną z oczekiwaniami wydawców słowników na przykład. I wtedy właśnie taki system się pojawił. System TECH, zrobiony przez informatyka, który się zdenerwował, że kolejne wydania jego dzieła, sztuka programowania, są coraz gorszej jakości. I zdecydował, że skoro, prawda, profesjonalni drukarze nie potrafią, to on sam to zrobi lepiej. I rzeczywiście zrobił system, to obstawiliśmy tutaj z zespołem dobrego konia. System TECH jest do dzisiaj używany w jakiejś tam mutacji. W 1981 roku nasza wersja systemu TECH była jedyną wersją systemu TECH w Demoludach, ponieważ TECH powstał na komputerze PDP-10. To był typowy komputer uczelni zachodnich, a żeby go uruchomić w Polsce, trzeba było go przystosować oficjalnie do komputerów RIAT, a praktycznie do komputerów IBM rodziny 360. Podjęto kiedyś w Moskwie decyzję, że żeby dogonić pod względem informatycznym Zachód, to należy kopiować komputery IBM 360. IBM do tego podszedł spokojnie, wychodząc ze słusznego założenia, że to się pewnie i tak nie uda. No i oficjalnie właśnie to te komputery miały być wykorzystywane, a w praktyce to każda instytucja z odpowiednią siłą przebicia twierdziła, że oni oczywiście przygotowują się do korzystania z riadów, ale na razie to kupią sobie do celów szkoleniowych prawdziwego IBM-a 360. Więc tak to się odbywało, a dla Polski miało złe skutki, bo ukręcono łeb produkcji komputerów Odra, które były bardzo dobre na owe czasy. To też były kopie angielskiego komputera ICL.
To pozwolę sobie historyczną dygresję taką zagnieżdżoną zrobić. Anglicy tym razem niesłusznie nie wierzyli, że Polacy zdołają skopiować ten komputer ICL. W związku z tym dali prawo do całego oprogramowania, łącznie z uaktualnieniami, za cenę jednego komputera ICL. Więc mieliśmy dostęp do naprawdę nowoczesnego oprogramowania, no ale niestety producent był rozliczany z liczby wyprodukowanych komputerów, a pamięć trzeba było kupować za dewizy, więc dawał minimalną ilość pamięci do każdego komputera i to oprogramowanie nie działało, chyba że jakaś firma sobie dokupiła. No więc ja kiedyś na zamówienie matematyków napisałem artykuł, co to jest tech, który w sporej części jest jeszcze aktualny. No i przekonałem do techa moich znajomych, między innymi nowy słownik angielsko-polski, polsko-angielski Tadeusza Piotrowskiego i Zygmunta Saloniego był robiony w techu. I dzięki temu ten słownik się bardzo łatwo przekształcało na wersję elektroniczną. Wydaje mi się, że to był jeden z pierwszych słowników elektronicznych w Polsce w 1995 roku dla Macintosha. Właśnie dzięki temu, że to było składane w techu. No to jest przykład wykorzystania możliwości, jakie daje skład odpowiednio konsekwentny i staranny. Natomiast teraz będzie przykład smutniejszy, niewykorzystanych możliwości. To jest słownik polszczyzny XVI wieku. Prace nad nim rozpoczęły się w 1949 roku. Pierwszy tom ukazał się w 1966 roku. Obecnie wyszło dzisiaj wyszło 36 tomów. Na początku były na to bardzo duże pieniądze. Nad słownikiem pracował zespół toruński, który chował się do dzisiaj. Poznański, który zaniknął, wrocławski, który w szczątkowej formie istnieje do dzisiaj, krakowski, który został zlikwidowany. Jak zaczęto przecinać pieniądze, to zapadła decyzja, że słownik będzie składany w redakcji. I redaktorzy nauczyli się korzystać z profesjonalnego programu składu, któremu bardzo dużo brakowało do, żeby był przyjazny dla użytkownika, bo to był program składu przeznaczony dla drukarni, dla zecerów, którzy się przesiadali z gorącego składu na ten skład zimny. No i w redakcji zaczęły powstawać pliki i te pliki nawet były zachowywane z dokładnością do tych, do kilku plików, które no, zginęły przez jakąś nieuwagę. I głównie z racji tego, że profesor Saloni bardzo wysoko cenił ten słownik, uważaliśmy, że warto byłoby go w internecie udostępnić. Szukanie czegoś w kilkudziesięciu tomach na pewno nie jest wygodne. Więc kolega między innymi zrobił testy konwersji tych plików ze składu na przyzwoity format nadający się do udostępnienia w ten czy inny sposób. I spotkało się to z wrogą postawą dyrekcji Instytutu Badań Literackich. Zespołem zawsze mieliśmy, zespół jest z Toruniu, zawsze mieliśmy dobre kontakty.
I w pewnym momencie Instytut Badań Literackich został zmuszony do udostępniania słownika w internecie przez sponsora, czyli przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, która w umowie im zapisała, że to ma być w internecie. To oni wymyślili, że te przygotowane na komputerze tomy będą skanowane z papieru i to będzie udostępniane z licznymi błędami, które przy tej okazji powstały. No, ja tutaj już wcześniej byłem w pewnym sporze, ale tutaj tego to już zdecydowanie nie chciałem akceptować, więc napisałem pismo do właśnie fundacji, które chyba pomogło, no ale nie zdobyłem sobie tym sympatii w oczach dyrekcji Instytutu Badań Literackich, która w ogóle postanowiła nie odpowiadać na moje listy. W związku z tym komunikowaliśmy się drogą sądową. Sprawę, najpierw tam przechodziliśmy etap skargi na bezczynność, potem wniosek o udostępnienie informacji publicznej i już po kilku latach dowiedziałem się, że słownik jest na licencji Creative Commons i że oni nie mają żadnego prawa zakazać mi udostępnienia tego w internecie. Tym niemniej, kto rozszyfruje skrót KRPPG? Komenda Rejonowa Policji, Dział Przestępstw Gospodarczych. Byłem tam wzywany, ponieważ zrobiono na mnie donos. Używam świadomie słowa donos, bo dopiero kilka dni temu dowiedziałem się, o co byłem w 2010 roku oskarżony przez IBL. Oni nie uważali za stosowne mnie o tym powiadomić. Znaczy dowiedziałem się, jak dowiedziałem, to znaczy wydobyłem pisma, gdzie jest to napisane, jeszcze ich dokładnie nie przeczytałem. No i czy w tym postępowaniu była jakaś logika? Może i była, to znaczy oni chyba wychodzili z założenia, że za przygotowanie słownika do udostępnienia w internecie należą im się dodatkowe pieniądze. No i może mieli rację, bo długo na to czekali, ale w tej chwili mają grant 3 miliony na właśnie internetowy słownik polszczyzny XVI wieku, ale też przy okazji na zrobienie kilku tomów nowych. Moim zdaniem, gdyby oni zaczęli udostępniać w internecie tak, jak ja im proponowałem, to by szybciej dostali pieniądze, bo mieliby argument, że oni tu właśnie nowoczesne metody humanistyki cyfrowej stosują i chyba łatwiej byłoby o grant. No ale się doczekali. Jak wspominałem, te slajdy będą dostępne w internecie, więc nie ma koniecznej potrzeby, żebym pokazał tutaj wszystkie. Teraz znów szykuję się do zmiany tematu, ale to jeszcze może jest puenta, że są przykłady pozytywne. Właśnie elektroniczny słownik języka polskiego. Tutaj rozumiem, mamy przedstawicieli, czy przedstawicielkę. Z tego co wiem, to po przejściu na emeryturę kierownik pracowni, nowy kierownik, profesor Gruszczyński, bardzo dobrze dyplomatycznie rozegrał sprawę, bo przygotował drugi tom, gotowy do druku na papierze, po czym postawił sprawę, że lepiej ten tom na Radzie Naukowej Instytutu, że jego zdaniem lepiej to udostępnić w internecie. Więc nie
uniknął w ten sposób stworzenia wrażenia, że po prostu się zespół miga od roboty i przekonał, i od tego momentu słownik jest robiony w internecie. No i teraz, kiedy pojawił się taki projekt europejski, digitalizacyjny, i trzeba było jakieś próbki dawnych tekstów mieć do tego celu, to właśnie profesor Gruszczyński też tutaj wykazał się daleko idącą elastycznością, bo na piśmie wyraził zgodę na wykorzystywanie słownika również w postaci surowej bazy danych, więc mogliśmy dostać te wszystkie dane i przetwarzać tak, jak nam to najbardziej pasowało. No i to zostało opisane w artykule. I to jest też bardzo ważna cecha, że zasoby humanistyki cyfrowej mogą i powinny być wykorzystywane również w celach, które nie zostały przewidziane wcześniej. Ja się interesuję przede wszystkim digitalizacją słowników, więc bardzo mnie denerwują sytuacje takie, kiedy ktoś coś zdigitalizuje zabytkowego, czyli nie nabywa żadnych praw własności do tego, ale udostępnia tylko w taki sposób, jaki on uważa za słuszny. A ktoś inny może mieć ochotę robić to inaczej. Więc teraz jest już rzeczywiście zmiana tematu. Więc jedno pytanie jest takie, czy mają Państwo jakieś pytania, uwagi do tej części XVI-wiecznej i czy w ogóle jest sens, żeby pokazywać resztę slajdów, czy może na tym zakończymy? Ja mam pytanie. Tak. Dotyczące programu TECH. Tak. Czy on jest dzisiaj jakoś dostępny szerzej? Tak. Można go, znaczy, kupić, czy... Nie, on jest za darmo dostępny. Za darmo dostępny do ściągnięcia w postaci, znaczy z internetu, czy... Tak, tak. No, pod Linuxem to on jest w standardowych dystrybucjach, prawda? Tam są pakiety, się ściąga. Pod Windows to są instalatory jakieś, a nawet kilka odmianek chyba jest. Ja Windowsów nie używam, więc tutaj nie mogę rado służyć. To jest w ogóle bardzo silna społeczność. Są grupy użytkowników w wielu krajach. Polska grupa co roku robi konferencję, na którą przyjeżdżają goście zagraniczni. Raz na rok konferencja światowa, jest właśnie ogólnoświatowa grupa użytkowników. Cały czas to żyje. W ogóle TECH był potajemnie wykorzystywany przez system Mac. Jeżeli ktoś kiedyś korzystał z takiego systemu bibliotecznego Mac, to nie zdawał sobie sprawy, że wydruki z tego systemu są robione TECH-em, który tam był schowany w środku. To jest zresztą też zarobione TECH-em, te slajdy. Jak był ten Francuz na spotkaniu Daria, nie, pani chyba ani zdalnie, ani w realu nie była na tym. Ale organizowałam to spotkanie, więc... To on miał też slajdy TECH-em robione. Był pisany doktorat, a wtedy w środowisku matematycznym był bardzo popularny, kradziony, można powiedzieć, bo wtedy jeszcze w Polsce nie było ochrony prawnej praw programów, więc kradziony to może za mocne słowo, program KaiWriter. I ja, Saloni, może ktoś jeszcze, używaliśmy TECH-a. A ten doktorant miał kolegę, matematyka, który twierdził, lingwistyczny doktorat, że to się da zrobić w KaiWriterze. No i mniej więcej w połowie tego doktoratu przeszli na TECH-a jednak, bo się w tym KaiWriterze zaplątali. Ja może pozostałe slajdy po prostu tylko tak przelecę, sygnalizując, co
ewentualnie można znaleźć, jeżeli pójdzie się po linkach. Tak. Bardzo proszę, żeby Pan nam pokazał następne slajdy. Dorzucę tylko jedną rzecz, że w sieci produkcyjnej wydawnictw uniwersyteckich, a mamy we Francji parę takich, które naprawdę od początku do końca produkują książki takimi tymi najnowszymi metodami, oni bardzo nie lubią teku, nie lubią dostawać dokumentów lateku, dlatego że to im komplikuje proces wydawniczy. I to też trzeba wiedzieć. No, poloniści w Polsce też nie lubią teka. Ale w ogóle można z teka zrobić PDF i wtedy sobie wydawnictwo z tym PDF-em robi co chce. Więc moja metoda była taka, że za darmo albo za jakieś niewielkie pieniądze moja doktorantka przerabiała HTML, który wygenerowałem techem na Worda i dawała do redakcji i potem było podziękowanie, że do wymagań redakcji przystosowała ta. Natomiast zobaczymy, jak to się sprawdzi. Ostatnio zrobiłem metodę taką. Mamy w katedrze zakupiony tak na wszelki wypadek Acrobat Professional, nie mylić z Reader. No więc tego PDF-a za pomocą tego Acrobat Professional skonwertowałem na Worda i wysłałem do redakcji. I na razie redakcja nie protestuje, może sobie z tym poradzi. No więc analiza składniowa to interesowała mnie też mocno automatyczna. Tym, że z różnych powodów nie angażowałem się osobiście w to, jakoś wspierałem moralnie kolegów, to jest mój prawie rówieśnik. Po to jest Woliński, to jest mój doktorant. Ogrodniczuk, to jest mój drugi doktorant, po raz pierwszy. On automatyczną analizę na prawdziwych tekstach polskich robił. I ja ostatnio takie jakieś swoje podsumowanie napisałem w czymś, co nazywam broszurą profesorską, bo to było moje główne dokonanie na etapie ubiegania się o tytuł profesora, natomiast objętością mocno odbiega od tego, co jest przyjęte w humanistyce. No i teraz to jest lingwistyka informatyczna. O małych was bym zapomniał, a to jest dosyć ważne. Ja wymyśliłem lingwistykę informatyczną, bo nie wiedziałem, jak tłumaczyć te terminy, które są w obiegu, które były wtedy w obiegu. Computational linguistics, czyli lingwistyka obliczeniowa. Linguistic computing, obliczenia komputerowe. I wtedy bardzo dużo spraw związanych z językiem naturalnym robiono pod szyldem sztucznej inteligencji. Jeżeli ktoś przeczyta kiedyś o sztucznym intelekcie, to znaczy, że to było tłumaczone z rosyjskiego. Ale potem tak się zacząłem zastanawiać, że może ta lingwistyka informatyczna to nie jest tak dokładnie żadną z tych rzeczy, bo lingwistyka obliczeniowa to dla mnie zwykła lingwistyka, tyle, że coś się tam liczy. Linguistic computing, obliczenia lingwistyczne, to się coś liczy dla lingwistów. No, sztuczna inteligencja to inna sprawa. Więc ja taką definicję wymyśliłem, że to jest badanie języka naturalnego z punktu widzenia potrzeb i możliwości przetwarzania tekstów. A potrzeby i możliwości mogą być rozłączne. Chodzi o to, że wejście informatyki w taką dziedzinę formułuje nowe problemy badawcze. I opowiadam studentom, że jest typową rzeczą, kiedy informatyka wchodzi w nową dziedzinę, że informatyk nie może dostać odpowiedzi na ważne dla niego pytania. Z dwóch powodów przede wszystkim. Jeden powód jest taki,
To znaczy, jeżeli informatyk chce się dokształcić, powiedzmy, w jakiejś dziedzinie bez tam, bez kontaktu bezpośredniego, pewne rzeczy wszyscy wiedzą i uważają za tak oczywiste, że nie piszą o tym, więc nie można nigdzie przeczytać o jakichś szczegółach. Ale drugi, bardziej ciekawy przykład jest taki, że nikt nie wie, bo to nikogo nie interesowało. Nikt nie badał. Na przykład, jaki jest zakres używania przecinka w charakterze kropki nad Z? To ma olbrzymie znaczenie dla automatycznego rozpoznania znaków. A jeżeli ktoś to gdzieś napisał, to mimochodem w jakimś artykule, którego się w żaden sposób nie znajdzie. No i tutaj cytuję swoją książkę ze względu na to, że po raz kolejny powtarzam, że w tej humanistyce cyfrowej zasoby elektroniczne są tym kluczem i musi być jasny ich status prawny. Komu można dać, na jakich zasadach, co wolno z tym robić. I jak tutaj piszę w tym drugim akapicie, no myśmy się wymieniali tymi plikami, tak można powiedzieć, towarzysko. Wtedy jeszcze nie były popularne licencje. Natomiast ja już od dłuższego czasu pilnuję, żeby jakieś ważniejsze decyzje były na piśmie. I na przykład w naszej takiej digitalizacyjnej biblioteczce cyfrowej, nie w tym repozytorium, jak udostępniamy jakieś teksty, to ja mam pisemne oświadczenia. W związku z tym nie będzie wątpliwości co do ich statusu, zarówno po śmierci autorów, jak i mojej, prawda? Nie będzie tutaj wątpliwości, że to jest taka, a nie inna licencja. No, jeśli chodzi o współczesność, to już jest część dotycząca współczesności. W tej chwili najbardziej interesuje nas słownik Lindego. I w ogóle mamy taką wyszukiwarkę korpusową. Długo nie wiedzieliśmy, jak to nazwać. W tej wyszukiwarce mamy pierwszy w Polsce, ale wkrótce to nie będzie. Pierwszy jedyny jeszcze w tej chwili, ale wkrótce to się zmieni, bo inne prace są w toku. Korpus dawnych tekstów polskich. Właśnie efekt projektu IMPACT. Więc mamy tu właśnie takie zasoby, jak słownik polszczyzny XVI wieku. To, co było skanowane, no to jest z błędami. To, co jest urodzone cyfrowo, to jest dokładnie takie, jak poszło do druku. Słownik Lindego, słownik warszawski, słownik geograficzny Królestwa Polskiego. No i ten słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich też ma ciekawą historię, umiarkowanie optymistyczną. W tej chwili jest w kilku miejscach udostępniony. Jest udostępniony też przez ICM. No i można porównywać, jak udostępnia ICM, a jak my, to jesteśmy my. Stosunkowo niedawno wymyśliłem na to nazwę, że to są korpusy dwuwarstwowe, bo mamy tekst i mamy skan. To wszystko działa, prawda, w internecie i można sobie samemu poeksperymentować. No, jeśli chodzi o status prawny, to w tej chwili dominują licencje Creative Commons, ale w wielu przypadkach stara, klasyczna, powszechna licencja publiczna GNU też jest dobra i nasze oprogramowanie na tej licencji GNU jest dostępne, więc każdy może sobie bezpłatnie nie tylko pobrać, nie tylko używać, ale i zmieniać i udostępniać. A to jest adres naszej biblioteki cyfrowej z pominięciem tych znaków zapytania, które się tutaj uchowały przez nieuwagę.
bckrf.uf.edu.pl. Uruchomiona w sierpniu 2008 roku, według mojej najlepszej wiedzy, pierwsze repozytorium prac pracowników w Polsce. Oczywiście w mikroskali, ale wszystkie repozytoria, w szczególności bardzo dobre repozytorium Amur w Poznaniu, jest późniejsze. Tak więc dojechałem w końcu do ostatniego slajdu. Jeśli jakieś pytania, komentarze, proszę bardzo, z mojej strony to byłoby wszystko. Dziękuję.